Witamy w kolejnym odcinku Na Gorąco. Przemysław Gawin. Bytowia. Bytowia remisuje z Koniczanką 1-1 i ten wynik przyjmujemy. Co działo się w drugiej połowie? Tak, bardzo kontrowersyjna decyzja w drugiej części spotkania sędziego. Bardzo dobrze to ujął trener Marusa na konferencji prasowej, że Łukasz Żubel 7 razy w taki sam sposób strzelał rzuty karne, no i za każdym razem one były uznane. I akurat dzisiaj, kiedy kolejny raz strzelił tak samo rzut karny, no nagle on nie został uznany. No tutaj myślę, że sędzia Myć powinien wyciągnąć wnioski z tego meczu. Jest młodym arbitrem, co prawda, no ale no, takich błędów popełniać nie powinien. No sytuacja no, na pewno kontrowersyjna chyba, która mogła zaważyć trochę na tym spotkaniu. No i myślę, że na pewno mogło to wyglądać zupełnie inaczej, gdyby Bytowia tego gola zdobyła. To był troszeczkę dziwny mecz, bo Choniczanka strzeliła bramkę wtedy, kiedy tak naprawdę to my byliśmy częściej posiadaniem piłki. Wydawało się, że prowadzimy grę. Tutaj nagle jeden stały fragment gry, bramka Rybskiego i ten mecz zmienia się. Bytowia w następnych kilkunastu minutach ma problem ze stworzeniem jakiejś akcji pod bramką. Pojawiły się więc te kłopoty. Tak samo wyglądało to po przerwie. Tak, ale po przerwie druga połowa, szczególnie tak od 50-60 minuty, to Bytowia może nie dominowała, no ale na pewno była zespołem lepszym w tym spotkaniu. Na pewno to ona przeważała na tym boisku, tutaj przy Mickiewicza 12. No i troszeczkę szkoda właśnie tego, że Bytowia nie wygrała tego meczu, bo na pewno myślę, że była zespołem ciut lepszym niż Choniczanka. Choniczanka dzisiaj nie zagrała złego meczu, ale też nie zagrała dobrego. To nie był zespół, który widać było, że to jest zespół, który aspiruje do walki o ekstraklasę, czy tam już jest bardzo blisko awansu do ekstraklasy. Na pewno nie było tego widać po Choniczance, też po Bytowi nie było widać tego, że ona się bije o utrzymanie. Teraz przed Bytowią kilka trudnych dni do spotkania ze Stomilem Olsztyn. Tak naprawdę, no cóż tutaj można zmienić w tej grze Bytowi? No już teraz niewiele, nie ma czasu na te zmiany. Bo myślę też, ten mecz nie był zły. Ten mecz był całkiem przemyślany, porządnie rozegrany. Niewiele zabrakło, żeby wygrać to spotkanie, no ale zwycięstwa zabrakło. Coraz kolejne punkty uciekły w sposób niepotrzebny. Znowu gdzieś ta błędna decyzja arbitra, już kolejny mecz z rzędu, no to jest troszeczkę smutne, no i niestety Bytowia na tym cierpi, na tych błędach arbitrów, no i ale cóż my możemy na to, no sędzia takie, a nie inne, sędziowie takie, a nie inne decyzje podejmują i trzeba jakoś no respektować, no bo to są jednak arbitrzy. No oni się muszą potem tłumaczyć gdzieś przed kolegium sędziów i... Ale co my z tego mamy, bo piszemy odwołania jakieś, staramy się coś tam zrobić, a chyba te wszystkie odwołania lądują w koszu. No właśnie, no tutaj powinno być to nieco inaczej rozegrane też. No dziwi mnie, że akurat na meczach Bytowi tak wiele kontrowersji się zdarza. No niemal nie ma spotkania, w którym by jednej czy dwóch kontrowersji nie było. No, no dziwna sprawa, ale no co zrobić. Bytowia traci te punkty często nie z własnej winy. Niestety tak to już jest. Bytowia, myślę, że trzeba ją jednak pochwalić, zwłaszcza za końcówkę, bo tutaj to jest mimo wszystko cenny punkt. Co prawda przyjmujemy go z niedosytem, on nas nie do końca satysfakcjonuje, ale jednak trzeba go szanować. My musimy jednak kalkulować. Ja się nie zgodzę z trenerem Marusą, który odpowiadając na to pytanie, czy będzie sztab szkoleniowy śledzić te wyniki Wisły, bo to powiedział, że oni tak patrzą na siebie, no ale szczerze mówiąc, Bytowia już nie może patrzeć wyłącznie na siebie, bo w tej chwili mamy tyle samo punktów co Wisła, ale nadal jesteśmy za nią i ona ma jeszcze dwa mecze, więc tutaj no, będzie takie kalkulowanie i ono po prostu musi być. No trochę tak, ale no, ogólnie trzeba patrzeć też na siebie i na własne wyniki, bo trzeba spotkania... To może być tak, że my wygramy, a Wisła też i te nasze zwycięstwa mogą już nic nie dać. No cóż, no tak i to wtedy już na to nic nie poradzimy. No. Mogliśmy prędzej więcej punktów zdobyć, to byśmy teraz nie musieli kalkulować. Albo mniej sędziowie błędów mogli popełnić w naszych meczach, no i też mogłoby to inaczej. No tak zawsze gdybamy, prawda? No tak, no ale no co zrobisz? No taka jest piłka, no takie, a nie inne decyzje gdzieś zostały podjęte. No i cóż my na to możemy poradzić, no po prostu trzeba grać kolejne spotkania, trzeba dograć na sezon do końca. No może się uda, no nie wiem, no zobaczymy, no, mamy jeszcze te dwa spotkania, jeszcze teraz Olimpia, nie Olimpia, tylko Stomil Olsztyn, no i potem jeszcze GKS Katowice, no i zobaczymy jak to wyjdzie, jaki będzie końcowy efekt tej naszej batalii o utrzymanie, bo
Na razie jesteśmy trochę na zakręcie, ja uważam. No, to ten remis może nie skomplikował nam do końca tak życia, żebyśmy z tej drogi wypadli do utrzymania. Ale to się nie pomógł, prawda? No właśnie, to jest taki ostry zakręt, ale jeszcze możemy z niego wyjść. Możemy z niego wyjść w taki sposób, że nie wypadniemy z drogi, tylko po prostu pojedziemy dalej, czyli pojedziemy dalej w pierwszą ligę, a niekoniecznie wypadniemy gdzieś do drugiej ligi, no ale to jeszcze trzeba rozegrać te dwa mecze. No i czas pokaże, wyniki pokażą, gra bytowi pokaże, sędziowie pokażą przede wszystkim. No i zobaczymy jak to będzie. To jeszcze króciutko o tym meczu. Myślę, że do wyróżnienia, tak sobie mówiliśmy podczas naszej akcji, że zawodnik, który bardzo dał ton grze bytowi. On zawsze mamy. Tutaj trzeba przyznać, że on wysoko skacze czasami. No i dzięki też temu Lukas Bielak ostatnio zdobył bramkę. No właśnie, on ma naprawdę, pod tym względem naprawdę można powiedzieć, bryluje tutaj w Bytowi. No i ten jest występ na plus. No Serafin będzie miał trudne zadanie, żeby wejść, żeby go pokonać jako młodzieżowca w walce o to miejsce w składzie. No jeżeli trenerzy nie zdecydują się na wystawienie dwóch młodzieżowców, no to trudno będzie Serafinowi wrócić do składu, bo Wolski nie daje jakichś argumentów na to, żeby go zdjąć z tego składu, żeby zdjąć go z boiska. I też w końcu Wolski zagrał do końca. No tak, i jeden z niewielu meczów, w którym Serafin nie wszedł w ogóle na boisko, jeżeli był dostępny, że cały mecz przesiedział na ławce. No i naprawdę trudne przed nim zadanie na ostatnie dwa mecze. Ciekawe, jaki wariant wybierze. No ciekawe też, żeby było wystawić na przykład dwóch młodzieżowców. No nic nie stoi na przeszkodzie, inne kluby grają z dwoma czy trzema młodzieżowcami w składzie. No i przykład Olimpik Grudziądz pokazuje, że można nawet się bić o ekstraklasę z młodzieżowcami, a Bytowie no to raczej stawia się na jednego młodzieżowca i to już jest taka granica, której raczej się nie przekracza. No a potem wychodzi tak, że my jesteśmy na ostatnim miejscu w Pro Junior System, no i czasami może warto też postawić na tych młodych zawodników. No ale jeszcze wracając do tematu, bo trochę już odchodzę, no to myślę, że Wolski w tym spotkaniu na plus, jako jeden z najlepszych zawodników. Bytowi też mnie pytałeś, kogo byś wyróżnił do przeglądu sportowego, no to chyba właśnie Bartosz Wolski to jest taki dzisiaj najlepszy zawodnik, bo reszta grała na solidnym poziomie. Nie było jakichś takich zawodników, którzy by grali fatalnie, którzy by zawalili mecz. Takiego czegoś nie było. Tutaj Bytowie raczej byli zawodnicy, którzy grali porządnie, ale jakoś tak wielkiego plusa przy którymś z nazwisk, aż takiego wielkiego, który można było powiedzieć, że to był piłkarz meczu jednoznacznie, to aż tak nie można chyba wskazać. Zaskoczył jedny piłkarz i to pozytywnie. Sebastian Kamiński moim zdaniem dał dobrą zmianę, bo Lukas Bielak miał duże problemy po przerwie. Tam było kilka akcji, szybko zareagował trener Stawski przez trenera Marusę i ta zmiana mi się podobała, bo Kamiński dał troszeczkę do tej ofensywy. Podsumowując, Bytowia chyba jednak dzisiaj mimo wszystko na plus. I tak jak mówił Frank Gonzalez, to chyba my Tak. Ja uważam, że Bytowia trochę niesłusznie została, w pewien sposób pozbawiona tego zwycięstwa. No ale tak jak mówiłem, no, z sędziami za bardzo nie możemy nic zrobić. No oni podejmują decyzje na boisku. No, chociaż zawodnicy by nie wiadomo jak się starali, no często tego nie przezwyciężą. No, tutaj mamy kolejny mecz, przykład tego, że arbitrzy nie zawsze podejmują słuszne decyzje i nie zawsze podejmują decyzje właściwe. Trener Mycz, sędzia Mycz jest zresztą nazywany przez niektórych drugim Szymonem Marciniakiem. No jeżeli... Szymon Marciniak gorzej prezentuje się w polskich rozgrywkach. No być może, jeżeli arbiter Mycz pójdzie gdzieś do rozgrywek międzynarodowych, no to może będzie szło lepiej. No ale sędziowie sędziami, piłkarze piłkarzami, wynikami. Dzisiaj mamy 1-1. No i czekamy na 100 miloczny.